Cześć, witajcie, z tej strony Kuba, witam was w odcinku, w którym zobaczymy, jak wyglądają trasy na Skolnicach. Na sam start pokażę wam trasę niebieską, czyli trasę, która podoba mi się, że tak to powiem, w tym roku, bo w tamtym troszeczkę mnie się działa, tak od razu wam mówię, zwolnijcie sobie troszeczkę przed tą chodką, bo ona tak troszeczkę jest za mała. Tutaj też bez żadnej korby na pierwsze lecicie. Cyk! O, nawet troszeczkę za daleko. Dzisiaj generalnie troszeczkę wieje, jak słychać. Tak więc na chopkach, które są na widoku, może minimalnie znosić. Tutaj pierwsza zmiana, mianowicie usunęli jedną chopeczkę, drugą, ale jest taka bardzo przyjemna sekcja. To tutaj wam radzę również sporo zwolnić, bo tą prędkość, którą tutaj nabiera, jest zdecydowanie za duża na tamtą chopeczkę. Tutaj trasa, znaczy banda fajnie przerobiona, o wiele dłuższa. I chyba teraz będzie jedyna banda, która w mojej opinii jest jeszcze minimalnie za mało, to właśnie była ta, po której jechałem. A tak to generalnie jest spoko, w sensie, jeżeli chodzi o bandy, wszystkie są ładnie sklepane, nie są za duże, nie są za małe, są idealne. Teraz będzie chyba jedyna dupcająca hopa, więc pozwolę jej sobie nie lecieć, ponieważ nie chcę ryzykować za bardzo. Teraz fajny, przyjemny transfer, jedna bandka, druga bandka, bez żadnej korby na chillku. Znaczy tu sobie można lecieć. Tutaj dziwowy element. Więcej miodu! No i teraz kopeczka, która w tym roku bardzo mi się podoba. Mianowicie to, jest takie przyjemne. Dawaj! No i kolejne zmiany, czyli hopa pod wyciągiem została podwyższona, wybicie, lądowanie jest chyba na tej samej wysokości, co było. Tutaj bandka przeszła reshaping i tutaj to w mojej opinii zmieniło, teraz trochę za wolno, w mojej opinii to się zmieniło na bardzo fajne. Wjeżdżamy na ostatnią sekcję, która została wybudowana w tamtym roku. Wydaje mi się, że zmian raczej nie przeszła, poza jakimś drobnym reshapingiem i tak dalej. Generalnie sekcja spoko, tak na chillku, w sensie wiecie o co chodzi. Zero korby przed niczym, troszeczkę hebla tutaj daję, ponieważ boję się dać więcej miodu. O, i pedałowanie wróci na sam koniec. Siema, z tej strony Kuba dzisiaj. Nie, chciałem się zapytać, jak ci się podoba trasa, bo jechałem za tobą. Fajna. Teraz twoja recenzja. Bardzo fajna. No w sumie bardzo, bardzo fajna. A ja na to, że bardzo, bardzo, bardzo fajna. A więc zobaczmy, co się zmieniło na czerwonej. Oczywiście pierwszy przejazd taki zapoznawszy. Generalnie mam dzisiaj rower do dżibowania na oponach typu szybkiego. Tutaj w sumie nic nowego. Co do tego, to wygląda dokładnie tak samo, więc na chillku. O, tutaj patrzcie, zmienili. Zrobili jakby taki bardziej locik. Można sobie to na chillku wziąć i polecieć. Ta hopka wygląda też tak samo. To chyba zmniejszyli, tak mi się wydaje, że zrobili jakby większą tą, nazwijmy to, ścianę do przodu, więc chyba lotu jest tutaj mniej. Ale nie jestem pewien, bo generalnie to na trasie czerwonej prawie, że nigdy nie jeździłem jakoś dużo, tylko jak ewentualnie tam były jakieś zawody czy coś. I ta hopka też jest taka sama jak była. Nie, ja pierwszy przejazd robię, tak zobaczcie tylko jak to wygląda, bo nie wiem. O, tutaj jest w ogóle jakaś odnoga. Jakaś odnoga tam jest. W tamtym roku chyba tego nie było, a jak było, to tego nie widziałem. Tropik, cyk, też płasko w miarę, ale już czuję, że będę musiał troszeczkę spuścić ciśnienia. Step downik, też można w ciemno sobie ładować. I ta ostatnia, nazwijmy to, ścianka. Kurde, nie wiem, w której tutaj jechać, ale tak będzie git. Dobra, no,
Trasa w sumie przeszła kilka zmian, ale na pewno nie takich dużych jak trasa niebieska. Trzeba tak prędkość na oko wyczuć. Na oko. Na oko trzeba wyczuć prędkość. Na ślipie. A, jeszcze singla mam, to jeszcze będzie jeszcze gorzej. Z dopedałowaniem i tak dalej. Dobra, pierwsza hopka na chillku, dam te dwie korby. O, dobra, też na chillku. Teraz tutaj przyhamuję, bo są korzenie. A ja mam oponki na miasto. I nie chcę ich... Przecież, czekajcie, bo chyba mam ciśnienia za mało. Nie no, było git. Było w sumie git. A, dobra. Na tą hopkę też się boję. Nie dzisiaj. A, jeszcze jedna ważna sprawa, a mianowicie dzisiaj mam na sobie buty Etnisa, które są totalnym śmietnikiem i się kompletnie nie trzymają. No, na chillku to było w sumie. Ta hopa ciężka nie była, zaraz będzie kolejna. Wydaje mi się, że prędkości można dać w miarę dużo. O, trochę przeleciałem. Muszę się cofnąć, bo nie starczy mi prędkości na tą. W ogóle ta trasa jest mega fajna, w sensie ona jest taka... Są hopeczki, trochę korzeni, kamieni w sumie nie ma, więc jest mega przyjemna. No, on też na chillku, tylko szczerze wam powiem, że jak hamuję, to ja czuję, jak ten rower mi się ślizga, więc dohamowanie przed bandą jest naprawdę kurde wyczynem. Się cofnę minimalnie, tak żeby jeszcze prędkość na tą sekcję teraz. I zaraz chyba została ostatnia hopka. Tutaj wydaje mi się, że prędkości można dać w miarę sporo, nie ma co się obawiać o przelecenie. Jasne, w sumie nawet trochę dohamowałem. Więc to też raczej na spokojnie. Nie ma tutaj nic, co by was mogło zabić. O, właśnie. Bo nie jechałem tego, abym sobie pojechał. Więc się cofnę. Dawajcie tutaj. Zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. Aha, i tutaj jest takie po prostu przyłączenie do tego. Czyli generalnie taki po prostu skrócik. Wydaje mi się, że to nie jest, tak to powiem, oficjalny skrócik. Ktoś go sobie tutaj tylko i wyłącznie wybudował. Wydaje mi się, że tutaj na tą hopę nie ma co pedałować, jak sobie wcześniej najechałem. Dokładnie. Nie ma to sensu. I tutaj teraz cyk, cyk. Chyba step-downik został tylko i wyłącznie. O! Ale mi się znowu przyhamowałem akurat. I na sam koniec zjazd tędy. O! Płynność. Płynność level master normalnie. No, ale generalnie te korzenie tam chyba trochę bardziej wypukało, aż co podejdę. Ale wydaje mi się, że tak. No, te korzenie teraz wystają minimalnie bardziej. Ten ostatni, tamten jest takim w miarę stromym uskokiem. W sensie tak jak ja teraz przejechałem, to czułem, że przód mi minimalnie dało do przodu. Dobra, więc trasa niebieska, znaczy czerwona jest git, podoba mi się. Myślę, że jakbym tutaj wbił na sancie, to by było trochę lepiej, ale i tak jest git, tak więc idziemy na niebieską. No i czas na ostatnią trasę, czyli trasę zieloną, tak więc łapcie zajawkową muzyczkę timelapsika i jedziemy.
Tak więc koniec jazdek. Uważam, że bike park spoko. Progresik jest w stosunku do tamtego roku. Generalnie hopki chyba troszeczkę urosły. Kilka zostało takich jak było i doszło kilka nowych, więc w sumie spoko sprawa. Jeżeli chodzi o bicie na dziobaka, to bije chyba tylko i wyłącznie jedna hopka, tak więc jest rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o czerwoną, w sumie git, jeżeli chodzi o zieloną, to nie jestem jej fanem, bo dużo trzeba pedałować, ale jak zaczynacie, to będzie to trasa na pewno dla was. Tak więc do następnego filmu, cześć! Kurwa, trochę nie złapałem.